popatrzymy na polską strukturę gospodarczą, większość ona opiera się na polskich firmach rodzinnych. Nie tak dawno prezentowałam raport, który wskazuje, że ponad 60% firm założonych w Polsce w 1989 roku przetrwało do dziś. To właśnie te firmy sprawiają, że jesteśmy w stanie dzisiaj realizować ambitne programy społeczne i rozwojowe. Jesteśmy zatem przekonani, że wsparcie odbudowy tkanek, struktury takich małych firm rodzinnych w Syrii może sprawić gwałtowną poprawę jakości życia, długoterminową i długotrwałą.